Path Eternity od zawsze to jest jakby historia o miłości, miłości dwojga ludzi. Wszystko zaczęło się 25 lat temu, kiedy na rynek wszedł pierwszy zapach Eternity. To był rok 1988 i Calvin Klein był wtedy szalenie zakochany. I ten zapach właśnie powstał z miłości do jego żony Kelly. Klein postanowił, że stworzy taki zapach, który będzie obrazował to, co w danym momencie czuje. W zeszłym roku świętowaliśmy srebrną rocznicę miłości, czyli z tej okazji powstała specjalna edycja zapachu Eternity. A w tym roku wprowadzamy nowy zapach Eternity Now, który ma wiele wspólnego z tym pierwszym zapachem Eternity, ale pod kątem zapachowym to są kompletnie różne zapachy, ponieważ to pierwsze Eternity miało różne wcielenia. Było Eternity Night, Aqua Eternity, a Eternity Now to są kompletnie nowe zapachy. Główną taką nutą w damskim zapachu jest piwonia, kwiat, który kocha wiele kobiet. Natomiast jeśli chodzi o męski zapach, to jest bardzo jest tak tropikalnie, egzotycznie, ale stuprocentowo męsko. I taką główną, bardzo fajną nutą jest marokańskie drzewo cedrowe. Zawsze tak było, że w tych wszelkich konceptach, jeśli chodzi o Eternity, występowały autentyczne pary, które również były w życiu osobistym. Tak chciał Calvin, żeby to było jeszcze bardziej autentyczne, dlatego w całej kampanii Eternity, tego klasycznego, występuje modelka Christy Turlington ze swoim mężem Edem Bernsem. Natomiast jeśli chodzi o Eternity Now, to jest para modeli Jasmin i Tobias. Ona jest Amerykanką, on jest Duńczykiem. Poznali się 2,5 roku temu. Są razem i bardzo się kochają i to widać absolutnie, tą chemię pomiędzy nimi. Widać nie tylko w kampanii, ale również w filmie reklamowym. Czyli tak zawsze jest właśnie, że w projektach Eternity biorą udział ludzie, którzy są prywatnie ze sobą związani.